O, czemu przed domkiem Pipka jest tutaj 1000 Endermanów? Musisz mi pomóc! O nie, one chyba chcą mnie gdzieś zabrać! Pomocy! Nie, oni mnie zabierają! Luczek, pomóż mi! O ja, widzowie, Pipka porwały Endermany, tylko gdzie one idą? Idą do jakiejś ich bazy, o-o! Odstawcie mnie, wy głupie Endermany! Ja jestem niesmaczny! Chyba chcą mnie zjeść! Nie, to będzie mój koniec! O nie, widzowie, gdzieś oni idą, muszę to szybko zobaczyć! Oni wszyscy idą gdzieś na górę, o-o, co to jest za miejsce? Wejdę z boku. O nie, Luczek, oni chyba chcą mnie pociąć na kawałki. O nie. O nie, widzowie, co się dzieje? Pipek chyba umarł. O nie, co oni robią? I czemu ten Enderman trzyma głowę Pipka? O, i wszystkie te Endermany gdzieś teraz idą. Tylko gdzie one w tym momencie idą? Oddawaj mi główkę Pipka. No nie, chwileczkę. Czyżby teraz Pipek nie żył? Gdzie idą te Endermany? Chwileczkę. O nie, czemu oni go wsadzili do tej trumny? Biedny Pipek, widzowie. Zostały tylko jego nogi i jego ciało. Co ja mam teraz zrobić? O nie, zobaczcie, ile tutaj jest rzeczy. Dobra, wiecie co? Idę za tymi Endermanami. Gdzie one poszły? Chwileczkę. One stoją przed tą wieżą i coś one gadają. Tylko co to jest za miejsce? One chyba tam wchodzą. Nie pozwolę, żeby ten Endermany oczywiście zabiły mojego przyjaciela i zjadły jego części ciała. Endermanie, chwileczkę. Oddawaj części mojego ciała, przyjaciela. O, ty głupi psie. Mam twojego kolegę, jego głowę i zaraz sobie ją zjemy. O tak, ale będzie smaczny. Dobra, powodzenia. Ja to zamykam, więc tutaj nie wejdziesz. Ej, no oddawaj mojego przyjaciela. Co on ci zrobił? O, widzowie, nie ma Pipka. Oni go poćwiartowali i chcą zjeść jego części ciała. Jego chyba głowę, nogi oraz ręce. Widzieliście sami, co oni mieli. O, dobra, ja muszę tam wejść. Tu jest jakaś wielka wieża, tylko tutaj nie ma wejścia. Są lasery. Nie, dobra, muszę poszukać jakiegoś innego przejścia. Tutaj jest jakieś przejście chyba, tak mi się wydaje. Patrzcie, to jest jakiś przycisk i zejście na dół. Muszę uratować mojego przyjaciela. Szybko, szybko lecę. Oddawaj mojego przyjaciela. Ile tutaj jest lawy? Jak ja mam do ciebie dojść? O tak, już idziemy z główką. Zaraz cię zjemy. Nie, nie, nie mogę na to pozwolić, widzowie. Muszę uratować Pipka i odzyskać jego główkę. Dobra, muszę wejść za tym Endermanem i go pokonać. Tylko chwileczkę, tutaj jest bardzo dużo lawy. I chwileczkę, co to są za bloki lawy? Patrzcie, mogę to kopać normalnie. Ej, to może nie będzie zadawać obrażeń. Uwaga, nie zadało mi obrażeń. Świetnie, idziemy teraz w tym momencie za Pipkiem, widzowie. Nie możemy pozwolić, żeby oczywiście te Endermany głupie go zjadły. Dobra, chodźmy wyżej. O tak, twoja ręka jest już przygotowana. Zaraz ją zjemy, jak się tylko obudzimy. Chwileczkę, widzowie, ten Enderman poszedł, a tutaj jest bardzo dużo śpiących Endermanów. O, chwileczkę, czy ja tutaj, mnie wzrok nie myli, czy ja tutaj widzę jakąś rękę albo nogę Pipka? Muszę ją uratować, tylko chwileczkę, tu muszę być bardzo cicho. Zobaczcie, ile tutaj jest śpiących Endermanów. One wszystkie poszły spać, to jest ta armia tego Endermana. O, nie chcę też być zjedzony, to jest naprawdę jakiś koszmar. Chwileczkę, czy wy to widzicie? Tutaj jest talerz i oczywiście jakaś noga Pipka. To jest takie przykre, ale muszę ją zebrać. Dobra, biorę ją, tak jest, to jest noga Pipka. Biorę ją, muszę ją zabrać i odprowadzić ją do oczywiście Pipka i złożyć ją w całość. Dobra, bierzemy ją i mamy teraz oczywiście jakąś część ciała Pipka. Czy wy to widzicie? O tak, muszę to oddać Pipkowi. Dobra, w takim bądź razie musimy iść wyżej. Mam nadzieję, że te Endermany się nie obudzą. O tak, wstałem sobie i muszę zjeść obiadek. Nóżkę Pipka, ale dlaczego jej tu nie ma? O nie, widzowie, ten Enderman chce zjeść nogę Pipka, a ja ją właśnie stąd zabrałem, oby tylko mnie nie zauważył. Przed chwilą tutaj była na stole. O, widzę tutaj kogoś. Siemanko, czy ty wziąłeś tą nóżkę? Tak, Endermanie, mam tą nogę Pipka i nie oddam ci jej tak łatwo. Co ty powiedziałeś? Nie uda ci się. Oddawaj tą nogę, a wyjdziesz cały. Jak nie, to zjemy też ciebie. O nie, widzowie, muszę zabić go bardzo cicho, żeby on nie obudził reszty. Nie, Endermanie, powiem ci, że nie. Ała, chłopaki, wstawać. Tutaj mamy intruza. O, widzowie, on wezwał posiłki. O nie, widzowie, i one wszystkie chyba w tym momencie wstały. O, idą do mnie. Dobra, nie, muszę je zabić, widzowie. Szybko, mam więcej oczywiście broni i nie mogę pozwolić, żeby one oczywiście mnie zjadły. A macie, wy głupie Endermany. I uwaga, ostatni, dobra. Pokonaliśmy wszystkie Endermany. Muszę zdobyć kolejną część ciała Pipka. Dobra, szybko, a tutaj mamy, wow, jakąś wodę. Ale chwileczkę, z tego co widzę, pod tą wodą jest pełno rekinów. Czy wy
wy to widzicie? O, one na mnie tutaj lecą! O nie, dobra, chwileczkę, muszę przejść oczywiście zdobyć ciało Pipka, jakąś część ciała i chwileczkę, coś tam widzę, tam jest jakieś przejście. Dobra, szybko, i tam jest drabina, dobra, lecę pod wodą, a te rekiny nie chcą po mnie spływać, a raczej mnie uderzają, a szybko, 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 i chwileczkę, tutaj widzę jakąś część ciała, czy wy to widzicie? Tutaj jest noga Pipka. O tak, mamy kolejną część ciała, to jest, widzowie, przedostatnia część, którą chyba potrzebuję, bo jeszcze potrzebuję tylko jego główki Pipka, to jest najważniejsza rzecz. Dobra, ale biedna część ciała, zabieram ją, widzowie, to nie może tak wyglądać. Jak widzicie, widzowie, mam już dwie części ciała Pipka. Dobra, biedny Pimpuś, muszę go, widzowie, wskrzesić, naprawdę to nie może tak się skończyć. Dobra, wychodzę teraz w tym momencie i uciekam przed tymi złymi rekinami. Ale udało mi się, aj! Ale chwileczkę, gdzie ja jestem? I tam jest jakaś część ciała Pipka, muszę ją zdobyć, żeby uratować Pipka. Ale tutaj jest jakiś Enderman. Przyszedł na was czas, wieśniaki, teraz zamienię was Endermany. Co, widzowie, nie pozwolę na to, ty głupi Endermanie, a masz, ja cię pokonam. Co ty robisz? Jak śmiesz przerywać mi moje eksperymenty? Nie wybaczę ci tego, chodź tutaj, o nie, aha! Zabiliśmy tego Endermana, widzowie, i uwaga, tutaj mamy część ciała Pimpka. O tak, to jest jakaś jego rączka, widzowie, to jest część ciała Pimpka. Zostanie nam tylko jeszcze główka i wtedy będziemy mogli uratować Pimpka. Biorę ją. Biedny Pimpek, naprawdę. Musimy zbierać jego części ciała, bo go porwali. Dobra, ale co jest tutaj? Uwaga, jesteśmy na górze i widzę wszystko, ale chwileczkę. Tutaj jest jakieś kolejne pomieszczenie. Ciekawe, co jest tutaj w środku. Uwaga, chodzę i chwilę. Tam jest główka Pipka. Jeżeli zdobędę ją, to będę mógł uratować Pipka i wrócić go do żywych. Ale chwileczkę, tutaj jest jakiś wielki Enderman. Co ty tutaj robisz? Nie masz tutaj wstępu. Jak widzisz, ten piesek nie żyje. Co ty chcesz tu zrobić? Wezmę jego główkę i go uratuję, bo wy jesteście głupimi Endermanami. Chcesz go uratować? Haha, bardzo śmieszne. Na niego jest już za późno. Musimy zrobić z niego najlepszego Endermana na świecie. Chwileczkę, jak to Endermana? Pipek nie jest Endermanem, co wy mu zrobicie? Dobrze słyszałeś, zamienimy go i zostanie najlepszym z nas. O tak, więc wynoś się stąd. O nie, nie pozwolę tego tak zostawić. Chodź tutaj, ty głupi Endermanie. Co ty robisz? Chodź to, a nie. A masz, dobra. Uwaga, widzowie, pokonaliśmy tego Endermana. On nie był taki straszny. O tak, widzowie, i tutaj jest główka Pipka. Muszę ją zabrać, naprawdę, przecież teraz go uratuję. O tak, dobra, naprawdę to było strasznie ciężkie. Te Endermany prawie mnie pokonały, ale teraz uda nam się zdobyć chwileczkę, całą część ciała. A kogo my tu mamy? O tak, mam już głowę i to jest ostatnia część do naszego rytuału. Nara, leszczu! Chwileczkę, co ty robisz, ty głupi Endermanie? On porwał głowę Pipka! O nie, muszę ją zdobyć, czekajcie. Tylko gdzie prowadzi ta drabina? Dobra, wchodzę na górę i chwileczkę, gdzie ja tutaj jestem? Co to jest za miejsce? Czy jesteście gotowi? Nadszedł ten dzień, połączymy tą oto głowę i stworzymy najlepszą wersję Endermana. Już nikt nas nie powstrzyma. Widzowie, jak to jest możliwe? Tutaj są Endermany, które patrzą się normalnie na spektakl połączenia głowy Pipka z ciałem Endermana. Nie, to nie mogę do tego popuścić. Co ty robisz w ogóle, Endermanie? Proszę, zostaw. Pipek to jest mój przyjaciel i on jest słodkim pieskiem. Naprawdę każdy ci to powie. Przyszedłeś mu kibicować? Zobacz, on narodzi się jako nowy Enderman, będzie najlepszy z nas wszystkich. Nie mogę na to pozwolić, ty głupi Endermanie, oddawaj mi przyjaciela. Co ty robisz? Nie przeszkadzaj nam w rytulale. A nie, oła, zostałem uderzony. Co ty robisz? Nie dotykaj proszę tej dźwigni, nie połącz ich. 3, 2, 1, to jest koniec. I uwaga, chwileczkę, główka została połączona i to jest Pipek w ciele Endermana. Chwileczkę, widzowie, to tak nie miało wyglądać. Co się stało? Gdzie ja jestem? Boli mnie głowa, ale czuję się świetnie. O tak, jestem Endermanem. Pimpek, jesteś Endermanem, ale czy ty mnie w ogóle pamiętasz? Bo ja jestem twoim przyjacielem Luczkiem. Ja nie mam żadnych przyjaciół. Odsuń się ode mnie. Ja jestem Endermanem i kocham kolor czerwony i muszę zniszczyć wszystkich. Poczekaj, Pimpek, naprawdę ty się nie nazywasz Enderman, tylko Pimpek. I słuchaj, mam twoje części ciała, wytłumaczę ci wszystko. Patrz, to jest twoja ręka, to są twoje prawdziwe kolory i noga i wszystko. Widzisz, to są twoje części ciała. Nie chcę tego, weź se te rzeczy. Ja już mam nowe ciało, lepsze. A teraz idę zniszczyć twój dom, bo mnie wkurzasz. O nie, widzowie, co robi Pimpek Enderman? Pimpek, naprawdę przysięgam ci, jesteśmy przyjaciółmi. Musimy razem porozmawiać. Nie jesteśmy i nigdy nie byliśmy. Jesteś moim wrogiem na razie. O nie, widzowie, Pimpek
Pyk ucieka, chwileczkę, gdzie on jest? O, widzę go tam na dole. On teraz teleportuje się i idzie w jakieś miejsce. On idzie do naszych domków. Jestem przed jego domem, biorę jego bloki i niszczę mu wszystko. O nie, widzowie, ten Pimpek Enderman niszczy mój domek. On jest jakiś zmutowany. Muszę, widzowie, jakoś go pokonać. Tylko jak to zrobić? Chwileczkę. Mam te wszystkie części ciała. Może w takim bądź razie pokazałbym mu tamten grób, gdzie leży Pimpek. Może wtedy mu się przypomni, że on tak naprawdę jest moim przyjacielem. Tylko nie wiem, jak go teraz tutaj... Ała! Nie pokonać! On we mnie rzuca blokami. Chwileczkę, Pimpek... Co jest? Czekaj, kim ty jesteś? Chcesz mi przeszkodzić w zniszczeniu twojego domu? Nie uda ci się to! Nie, słuchaj, nie chcę nic dla ciebie źle. Chodź na chwilę, Endermanie, pokażę ci tak naprawdę, gdzie jest twoje ciało, bo ty nie jesteś Endermanem, ty lubisz kolor czerwony, a Endermany lubią tylko kolor czarny. Chodź lepiej za mną, pokażę ci, gdzie leży całe twoje ciało. Jak to moje ciało? Chyba ci nie wierzę, ale dobra, zaciekawiłeś mi. Pokaż, gdzie ono jest. Za mną, Endermanku, niestety muszę ci powiedzieć, że jesteś moim przyjacielem i tutaj zabili cię przed chwilą. Zobacz, ja szedłem oczywiście za Endermanami i znalazłem twoje części ciała. Tak naprawdę byłeś pieskiem i leżysz tutaj w grobie. Zobacz, to tutaj tak naprawdę leżysz. To jest twoje ciało, widzisz to? O nie, coś zaczyna mi się przypominać, tylko nie pamiętam do końca co. Poczekaj, może ci pokażę. Tak, wiem, wiem, zaprezentuję ci to. Czekaj, rzucę tutaj oczywiście wszystkie części ciała, żeby te ciało się złączyło. Co to jestem ja? Nie wierzę ci, to jest niemożliwe. O tak, to jesteś ty, Endermanku. Zobacz, to jest twoje ciało, Pimpek. Tylko brakuje tutaj twojej głowy. Musisz mi ją oddać. Nie, nie wierzę ci, ty chcesz mnie na pewno oszukać. Tak, zabieram ci w takim razie rękę. Ała, o, czemu ty mi zabrałeś moją rękę, Pimpek? Nie rób mi tego. A to dopiero początek. Zaraz wezmę ci resztę twoich części ciała i cię zniszczę. Nie, nie, Endermanie, poczekaj. My tak naprawdę jesteśmy przyjaciółmi, udowodnię ci to. Musisz mi oddać moją rękę, błagam cię. Patrz, mam przyszykowane obrazki. Nie wierzę ci na żadne twoje słowo. Dobra, pokazuj ci, albo zabiorę ci ostatnią twoją rękę. Nie, 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 poczekaj. Ta ręka jest bardzo ważna, bo tutaj trzyma przedmioty w niej. Zobacz, tutaj mam nasze zdjęcia. Tutaj mamy narodziny i tutaj się urodziliśmy w brzuchu. Jesteśmy czerwonym i niebieskim pieskiem. Faktycznie widzę to. Tutaj niby jestem ja, a po prawej ty. Ale to jest za mało. Nie wierzę ci. Spokojnie, Endermanie, udowodnię ci. Mam jeszcze dwa zdjęcia. Błagam, skup się. Dobra, tutaj mamy kolejne zdjęcie i zobacz, tutaj mi ukradłeś smoczek, widzisz to? Zobacz, ja byłem taki biedny, a to byłeś ty. Byliśmy przyjaciółmi. Faktycznie, coś mi się zaczyna przypominać. Kojarzę tą sytuację. O, chyba coś jest ze mną nie tak. I mam jeszcze ostatnie zdjęcie, które udowodni, że jesteś ze mną. Dobry. Uwaga, zobacz, tutaj się tak poznaliśmy. Tak wyglądamy tak naprawdę. Faktycznie, pamiętam to. Dajesz mi diamenta wtedy. A, chyba jestem Pimpkiem. A, trzymaj twoją rękę i szybko oddam ci moją głowę. Trzymaj moją główkę, Lucze. O tak, tak, daj mi ją. Zobaczcie to, widzowie, Enderman odciął sobie głowę i dał mi ją. O tak, w tym momencie mam głowę Pimpka. Czy wy to widzicie? I mogę ją chyba zamontować do tego grobu. Mam nadzieję, że teraz Pimpek się obudzi. Chwilę, złącz się, uwaga. I uwaga, chwilę. Czy tutaj Pimpek jest? Patrzcie, to jest Pimpek. Pimpek, żyjesz? Obudź się, błagam cię, naprawdę. O, nie wiem, nie wiem, czy żyję. Pokaż się, Pimpek, wstawaj szybko, błagam cię. O, nie wiem, nie wiem, czekaj. O, jestem chyba. Pimpek, ty nie żyłeś, na szczęście już jest wszystko w porządku. No tak, ale Luczek, spójrz się za siebie. Jak to za siebie? A!